Dni Tarnobrzega ruszyły. Koncertem inaugurującym wyczekiwane od 2 lat święto miasta był występ Joanny Aleksandrowicz z autorskim projektem Od nocy do nocy. Czy ja chciałam stworzyć koncert, który będzie możliwy do zrealizowania latem, ale w taki klimatyczny sposób. I gram trasę koncertową po perłach historii i po miejscach pięknych, nieodkrytych. I to są takie koncerty klimatyczne, które służą, aby człowiek pomyślał o sobie, o tym, co sprawia, że jest szczęśliwy, aby to był taki czas dla niego, czas wyciszenia, przemyślenia. Zamek Tarnowskich w Dzikowie idealnie wpisał się w koncepcję wokalistki. W nastrojowy klimat licznie zgromadzoną publiczność wprowadziły znane i lubiane utwory z dawnych lat i nie tylko. Mieszkańcy Tarnobrzega usłyszą muzykę filmową, tanga, musicale, ale też utwory z repertuaru autorskiego, mojego autorskiego, którego premiera dopiero się odbędzie, ale pokażemy namiastkę tego. Ciężko mi jest tak określić gatunek tej muzyki. To jest repertuar, który brzmi w moim sercu, który jest nieco zbliżony do tego, co grałam w koncercie Od nocy do nocy. Pabank, wspomnienie to powraca wciąż, tęsknoty moje jest przyczyną, bo w życiu jedno, co opłaca się. To opowieść o kocięciu, który niebezpiecznie zapuszcza się w las i prawie w nim ginie. Jednak gdy wraca wraz z blizną, która nigdy się nie zagoi, z żądzą zemsty. Zobacz, jak od słodkiego pieszczuszka dwunożnych do przywódcy klanu krwi, od małego do bicza zmieniam się ja, a zaczęło się to tak. Moje rodzeństwo przezywało mnie małym. Byłem własnością dwunożnych, a ci, cały barwny wachlarz kocich aktywności, chcieli sprowadzić do nieustannego epatowania słodyczą. Nie miałem ochoty tak żyć, więc uciekłem od nich, by dokonać wielu niezwykłych rzeczy. Stworzyć klan krwi, a potem, by znaleźć się tu, w lesie, w moim lesie. Ale by tu dotrzeć, najpierw musiałem przeżyć wiele niemiłych wydarzeń, które się które się odbiło na mnie traumą oraz stało się moim głównym celem. Mianowicie pewien dziki kot chciał mnie zabić. A co gorsza, mógł to naprawdę zrobić. Oczywiście tylko dlatego, że w owej chwili jeszcze górował nade mną siłą i doświadczeniem. Życie uratowała mi jego dobra, a raczej słaba towarzyszka. Teraz wiem już bowiem, że litość była bagażem, który musiałem odrzucić, by osiągnąć upragniony cel. Zadośćuczynienie za krzywdy. Po tym znamiennym wydarzeniu musiałem uciec z lasu jako mały, wystraszony kociak, by ostatecznie powrócić tu jako przywódca. Szukałem tylko mego dozgonnego wroga, który okazał się nosić miano Tygrysiej Gwiazdy i być przywódcą klanu Cienia. Tymczasem to on sam do mnie przyszedł. Szukałem go, a to on sam mnie odnalazł i o dziwo zaoferował coś, co kazało mi na jakiś czas porzucić. Porzucić moje oczekiwanie na niego. Zachęcam was, dwunodzy, do przeczytania tej historii, bo długo czeka ona na to, by ze zdawkowego i spaczonego jej przekazu
Nareszcie mogła się ukazać w roli, na jakiej bez wątpienia od zawsze zasługiwała, a jej dotychczasowy, drugoplanowy, czarny charakter dostąpić mógł przynależnej mu pozycji bohatera więcej legendy. A odchodząc od roli tego czarnego charaktera, tego biednego, pobłądzonego kota, chciałabym powiedzieć, że książka ta dobitnie obrazuje, jak przykre doświadczenia z dzieciństwa mogą zmienić całe nasze życie. Zachęcam do przeczytania oto tej książki, bo nauczyła mnie wiele. Dziękuję za wysłuchanie. Przez 10 dni 10 polskich malarzy w Zamku Tarnowskich w Dzikowie będzie opowiadać o swojej twórczości oraz inspiracjach i doświadczeniach związanych ze sztuką w ramach 8. już Sympozjum Artystycznego imienia Mariana Ruzamskiego. W Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega odbędzie się kolejny wykład w ramach czwartkowych wieczorów zamkowych. Tym razem Radosław Pawłoszek opowie o działalności Przemyskiego Inspektoratu Grobów Wojennych Dowództwa Wojskowego na terenie powiatu tarnobrzeskiego w latach 1916-18. Super pies Krypto i Superman są nierozłącznymi przyjaciółmi o tych samych supermocach. Ramię w ramię zwalczają przestępczość w Metropolis. Superman razem z resztą Ligi Sprawiedliwości zostaje jednak uprowadzonym. Krypto musi przekonać naprędce zebraną grupę zwierzaków ze schroniska do zapanowania nad własnymi, dopiero co odkrytymi mocami i pomocy w uratowaniu superbohaterów. Już wstaję. Dobra, Krypto. Lecimy na spacer. Jak widzicie, mieszkam z Supermanem. Czekaj, usunę ten kąt. Od dziś jestem modny men. Słabe. Mój pies jest super, tylko niezbyt mu idzie w świecie zwykłych psów. Siemanko, co u ciebie, kolego? Zwykły psie? Wczoraj dziabnąłem faceta, co mi źle pachniał. A skąd ten zwol? Z Legionu Zagłady? Z Armii Zoda? Z Fedexu. No tak, z Federacji Eksów. Nie wolno im ufać. Pa, pa, pa. Co ten mój pan robi tam tyle czasu? Warner Bros. Pictures przedstawia... Proszę, proszę, miło. Jest i Liga Sprawiedliwości. Supermanie! A co to wpadło? Normalnie wstał. A powinienem leżeć i zdychać tak jakby, nie? Mój przyjaciel ma kłopoty. Sam go z nich nie wyciągnę. My nic nie wiemy o walce ze złem. No ale coś tam potrafimy. Potężny chrup! Nic nie widziałam, nic o nic. Ta jest szybka. Muszę kupić nawigację. Ten tutaj niezniszczalny. Nie fair, tylko ja jeden nie mam żadnej supermocy. Każde z was otrzymało wielką moc. I z mocą tą wiąże się wielka odpowiedzialność za lud. Sorki, mówiłeś coś ważnego? Ty ile dziś wyżłupałeś? Rano tak za dwie miski, a po południu bidet odkryłem. I to jest jakiś totalny kosmos. Raz się włączy, woda się nie kończy. DC Liga Super Pets. Kocie dziecko, złaź z drogi. Aż odpal osłonę kufry. A co to jest osłona? Czterdzieści lat minęło, jak jeden grzech? Państwo Vernil mają co świętować. Taki staż małżeński to nie przelewki i zdaniem ich córek świetna okazja, by zorganizować huczną imprezę, niespodziankę. Seans przedpremierowy odbędzie się w ramach cyklu Kino Kobiet. Bonjour Claude, je vous offre un café? Et non. Comment ça, ce soir? Ben, vous venez faire Shabbat à la maison? Bon, on l'a fait vendredi dernier. Ah, mais c'est tous les vendredis!
Dès Kofi arrive. Ils repartent quand? Oh, il est resté flou, là. Il a dit pour une durée indéterminée. Mais ça, c'est pas du tout flou, ça. Mais non, mais ça y est, immigre. Ils sont vraiment mignons, nos parents. Ils sont mariés depuis combien de temps? Ça fera bientôt... 40 ans, le 18 juin. C'est l'occasion de réunir toute la famille. Comment ça, toute la famille? Vos parents, quoi. Moi, mon père, c'est Noël. Il a trop mal vécu le dîner à Pékin. Je viens d'avoir mes parents, ça fait une heure qu'ils vous attendent. Je suis en face de votre sympathique papa. Et je connais pas ces gens-là. J'ai l'impression qu'on s'est trompé de chinois. Quelle tuile. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est les chinois, ils ont pris notre chambre. On a tiré au sort les chambres, et toi et maman, vous dormez dans la yourte. Quoi? Vachement sympa. Une petite orange? Régalez-vous, elles viennent de Jaffa. On voit bien que vous n'avez jamais goûté celle de Constantine. Shalom. Shalom alaikum. Ils ont tous un problème. Alors, c'est une belle brochette de cas sociaux, ça. Merci à nos jambes. Hein. Je veux goûter la sauce. Tu t'as regardé? Tu es gras comme un facouché. Femelle sadique. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, Claude? Nie mogę się tobą zajmować w czasie wakacji. Pojedziesz do ojca, do Saint-Romain. Opowieść o niezwykłej przyjaźni, wielkiej odwadze i przygodzie, która odmieni życie pewnego chłopca i jego skrzydlatych przyjaciół. Seans odbędzie się w ramach cyklu Mój ulubiony bohater filmowy. Po seansie organizatorzy zapraszają na spotkanie z egzotycznymi zwierzętami z Gawroszówka Farm. Niektóre ptaki uznają za rodzica pierwszą osobę, którą zobaczą, no więc jesteś jej tatusiem. Ten gatunek gęsi jest zagrożony. Aby go ratować, opracowałem nową, bezpieczniejszą trasę migracji do Norwegii. Muszę im pokazać drogę, żeby ją poznały. Do Norwegii? Ale nie będzie latał tym złomem. Na 100%. No. Co ja panu mówiłem? Nie wolno wypuszczać gęsi bez pozwolenia, słyszy pan? Czego chce? Zabiera gęsi. Co? Nie, czekajcie, stop! Tomasz! Film twórcy Belli i Sebastiana. Lećcie za mną, dziewczyny. Nicolasa Vaniera. Gdzie jest mój syn? Inspirowany słynną na cały świat historią. Leci nad Morzem Północnym. Żartujesz sobie ze mnie? Da radę. Jak to da radę? Nie masz pojęcia, czy on sobie poradzi. Ta niezwykła przygoda zyskała ogromny rozgłos. Musi skręcić na wschód. Dalej jest otwarte morze. Chłopiec z chmury. Cześć, nazywam się Małgosia Socha i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie, ale przede wszystkim gorąco, na najnowszą animację Niezgaszalni. Film o fantastycznej młodej strażaczce, która przełamuje stereotypy i nie boi się sięgać marzeń. Musicie to zobaczyć. Pożar w fabryce chemicznej! Georgia! Nie! Georgia, dziewczyny nie mogą być strażakami. Jestem odważna tak jak chłopcy. Chcę być strażaczką i nie mów mi, że na głowę upadłam. O! Dziewczyny nie mogą być strażakami? Wolne żarty. Gorący temat! Kolejny atak podpalacza! Strażacy w mieście zaczynają znikać w niewyjaśnionych okolicznościach. Chcę, żebyś przeprowadził śledztwo. Chcę dostać ludzi. Plan jest taki. Dołączę do ekipy taty. Muszę tylko ekspresowo przypakować. Z mango zrobimy bicepsy. A bossy wytnę z... Wow! Dobra, przegięłam. W polskiej wersji językowej Małgorzata Socha. Ty jesteś tym nowym ochotnikiem? Czy my się przypadkiem nie znamy? Nie, zupełnie, no skąd? Pozwól, że zapoznam cię z mózgiem operacji. To Ricardo. Parzy! Jim jest kierowcą, zamiast mózgu ma nawigację. Gwarantuje bezwypadkową jazdę. Kim jesteś? Jestem Joe, strażak Joe. Hola, hola, Joe, a sprawdziłeś? Ciśnienie wody. Wystarczy iskra. Nie patrz w dół. Czas zrobić niezły dym!
przechlapane. Żeby spełnić marzenie. Wiesz, to śmieszne, ale przypominasz moją córkę. Serio? Faktycznie śmieszne. Ta, też chciała być strażakiem. To czemu nie nauczyłeś jej tego, czego uczysz mnie? To moja córka. Kocham ją i martwię się o nią w każdej sekundzie życia. Jeśli złapię podpalacza, tata będzie musiał nagiąć zasady. Zostanę pierwszą kobietą strażakiem. To jazda na krawędzi. Nikt nie obiecywał, że spełnianie marzeń będzie łatwe. Ale nigdy z nich nie zrezygnuję. Niezgaszalni. Czy właśnie zamerdałeś do mnie wąsami? Bo to sierść psiej pupki. Dzieciaki, chować lizaki. Opowiem wam historię... Thor Miłość i Grom, wytwórni Marvel, ukazuje Boga Piorunów w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął. Konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju, jednak na emeryturę nie pozwoli Thorowi przejść galaktyczny zabójca, gorzeźnik bóstw, pragnący wymordować wszystkich bogów. Komasował masę... I w końcu był gotów... Mjolnir! ...odzyskać tytuł... ...jedynego władcy Piorunów. A nie, właściwie to nie jednego. Jane? Musiała to być moja była. Ile to już? 3-4 lata? 6 lat. 3 miesiące i 2 dni. Plus, minus. Czy ty wciąż coś do niej czujesz? Akurat. Bogowie troszczą się wyłącznie o siebie samych. Dlatego ślubuję. Zabiję ich wszystkich. Muszę powiedzieć, że to akurat wyszło ci naprawdę bosko. Mój pierwszy porządny wróg. Pierwszy się nie zapomina. Jeszcze nigdy nie spotkałem takiego boga jak ty. Ty jeden masz o co walczyć. Thor, Miłość i Grom. Przekonajmy się, kim jesteś. Zdejmijmy to przebranie. I my... Żebym ja ci gaci nie myknął! Jakoś mu pomóc może? Nie śpiesz się tak. Owocka?